Hej, z tej strony Minecraft Blow i jak widzicie znajdujemy się przed bankiem. Dlaczego? Ponieważ dzisiaj przedstawię wam modyfikację związaną z bankiem, ponieważ będzie to safe na nasze punkty doświadczenia. Może najpierw pokażę wam jak skraftować taki safe na nasze punkty doświadczenia. A więc tak, aby sobie skraftować taki safe potrzebujemy jednej skrzynki, no i 4 diamentów i 4 żelaz. Wtedy dostajemy takie coś jak XB Bank. Jest to dość podobne jak skrzynka, jednak różni się tym, że jest dookoła tego wszystkiego takie jakieś żelastwo, nie wiem jak to nazwać. Okej, jak taki XB Bank działa? Klikamy na niego prawym przyciskiem myszy i wyskakuje nam takie okno. Są tutaj takie dwa napisy jak on person i chodzi tutaj ile mamy expa w levelach, czyli na przykład ja mam 6, a ile mamy w całości expa, czyli 124 punkty doświadczenia mam dokładnie. Obok tego mamy oczywiście banket, czyli ile mamy w banku, mamy tutaj tak samo xp level, czyli ile levelów mamy w depozycie i exp total, czyli ile mamy dokładnie zdeponowanych punktów doświadczenia. Zacznę najpierw od Bank All XP. Jest to przycisk, który zdeponuje nam wszystkie punkty doświadczenia z naszej osoby i da to wszystko do banku. Obok tego mamy Collect All XP. No i ten przycisk wypłaca nam wszystkie punkty doświadczenia z banku i daje to naszej osobie. Na dole mamy Specific Take Out Amounts. I tutaj możemy wypłacić sobie jakąś dokładną liczbę. Jak widzicie mam jedną, drugą, jedną czwartą i trzy czwarte. No i do czego może przydać się taka modyfikacja? Taka modyfikacja może się przydać na przykład wtedy, jak będziemy wracać z naszego minecraftowego banku i będziemy się ciągle rozglądać, ponieważ jest on taki bardzo ładny i nie zauważymy wtedy dziury, która jest w podłodze i spadniemy. Tak. No i wtedy co prawda nie weźmiemy tych punktów doświadczenia stamtąd, ale za to możemy wziąć sobie te punkty doświadczenia, które jeszcze zdeponowaliśmy, czyli te nasze dwa levele. Idziemy do banku. Klikamy prawym przyciskiem, no i bierzemy Collect All XP. No i mamy wszystkie punkty doświadczenia. Ja wam polecam naprawdę tą modyfikację i oczywiście nie musicie budować banku, ponieważ ja tego nawet nie budowałem, tylko wziąłem sobie schematik, żeby nie było, że to jest mój bank, ponieważ nie, to ja nie jestem taki zajebisty, że robię takie budowle. Naprawdę wam polecam i teraz przejdę do instalacji tej modyfikacji. A więc tak, wchodzimy na adres podany w opisie i tutaj przechodzimy do tematu na forum i klikamy single player version i 1.1. Jak widzimy mamy wymagany mod loader, dlatego wchodzimy w drugi link, który mamy podany również w opisie. Tutaj ściągniemy sobie mod loadera, klikamy download direct, no i na xbank dajemy skip add. Wszystkie archiwa otwieramy i przechodzimy do folderu z Minecraftem, czyli wpisujemy %appdata%, następnie .minecraft, następnie bin, no i otwieram minecraft.jar archiwizerem na przykład WinRAR. No i przenosimy zawartość obu archiw do jednego archiwa minecraft.jar. No i usuwam metainf. Pamiętajcie także, aby zrobić sobie backup plików, żeby na przykład ta modyfikacja nie popsuła wam Minecrafta, ponieważ często tak jest, że może nie działać. Więc mam nadzieję, że ta modyfikacja wam się podobała. Ogólnie poprosi mnie o pokazanie tej modyfikacji jeden z moich widzów, za co mu bardzo dziękuję, ponieważ modyfikacja jest naprawdę ciekawa i myślę, że warta wam pokazania. Aha, jeszcze co do top 5 places, top 5 places najprawdopodobniej będzie jutro, czyli w sobotę. No, czyli do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.